Panie trenerze, na początek muszę pana zapytać, czy zdarzyło się panu tańczyć ze swoimi piłkarzami po strzelonej bramce? Nie. Nie zdarzyło mi się, ale nie prowadziłem Brazylii. No. Ale zdarzyło się po sezonie. Po sezonie, tak. To... O, proszę, Darek, jak wie. No, tak. Pamiętam, oczywiście. No, oczywiście, bawiliśmy się w Legii, bo pracowaliśmy wspólnie w Legii z Maćkiem z kolei w reprezentacji narodowej, ale tam się nie tańczyło po bramkach, raczej w szatni, to tak. No właśnie. Po straconej też nie. Po straconej też nie, tym bardziej myślę sobie. Pytam o to, bo dzisiaj mieliśmy okazję patrzeć, jak brazylijski trener ze swoimi piłkarzami pewną cieszynkę właśnie w takim tanecznym rytmie nam pokazuje.